Light the Sky Polska. My jesteśmy w Trójmieście pod stadionem w Gdańsku i świecimy w niebo. Jest to akcja zapoczątkowana w krajach Belgii i Holandii. Teraz dołącza do tego 1 maja Polska. W niedługim czasie do tego dojdzie jeszcze Wielka Brytania, z tego co wiem od naszych znajomych z Wielkiej Brytanii. Świecimy w niebo, bo chcemy oddać hołd medykom i branży medycznej i chcemy, żeby tych ludzi szanowano i po to świecimy w niebo. Cała branża nasza trójmiejska się tutaj zbiera i robimy to non-profit po to, żeby zaświecić tym ludziom. Light the Sky Polska, a my w Gdańsku również w ramach całej Polski, ale jeszcze mocniej Light the Sky Trójmiasto. Tak jak Dominik wspomniał, właściwie wszyscy przedstawiciele branży techniki scenicznej i eventowej, którzy się tu znają, jednogłośnie i bezinteresownie wyrazili chęć udziału w tej inicjatywie. Nas tu połączyła jeszcze jedna przykra sytuacja. Otóż w walce z COVID-19 niestety przegrał nasz kolega, przedstawiciel tej branży, Krzysiek Płaski. I w ten sposób też chcieliśmy mu oddać cześć, podziękować. Jeden z nas, dlatego tak jakby to nas dotknęło. Światełko do nieba to jest taki symbol, który pokazuje, że pamiętamy i że łączymy się z osobami, których już nie ma. W ten sposób oddaliśmy też pamięć Krzyśkowi. Mogą powiedzieć mi tę prawdę, której mi.